Moi drodzy, ze mną Mateusz Urbanowicz, który na potrzebę chwili musiał troszeczkę się obniżyć. Mateusz, 2 metry, 3 centymetry wzrostu. Jesteśmy tuż po meczu Speednetu z Asami. Kolejny dreszczowiec w waszym wykonaniu, trzeci w zasadzie dreszczowiec, tym razem z happy endem. Mati, jak wyglądał mecz? Do 3 razy sztuka, jak to się mówi. No w końcu zagraliśmy swoją grę tak naprawdę. Mniej błędów w końcówkach, co nas do tej pory niszczyło tak naprawdę psychicznie gdzieś tam. Nie wytrzymywaliśmy tego, w końcu się udało. Więcej spokoju, więcej treningu, więcej ogrania, no i w końcu te ogranie daje rezultaty, więc keep hip hura. Jasne, gratuluję. Pierwsze zwycięstwo, kolejne w zasadzie punkty, bo poprzednie dwa spotkania, mimo że przegrane, to dwa punkciki zdobyliście. Mateusz, nie wszyscy wiedzą, jesteś byłym zawodowym zawodnikiem MKS Będzin, prawda? Tak, no. Jak to wyglądało? Może zdradzisz troszeczkę kulisów od tej drugiej strony, no bo być może ktoś tutaj z obecnych podąży kiedyś twoją drogą i też będzie miał szansę na zagranie na tym poziomie. Co, z mojej strony wyglądało to, że ja grałem tak naprawdę od pierwszej klasy gimnazjum, już gdzieś tam w siatkówkę w SMS-ie Trefu Gdańsk. Cały czas przez całe liceum tak naprawdę, jakaś tam druga liga, trzecia liga, kadeci, juniorzy, więc tak naprawdę te wszystkie cykle szkolenia oprócz młodzika przeszedłem. Zdobyliśmy Mistrzostwo Polski z młodą ligą razem z Treflem Gdańsk. No i posypała się oferta z Będzina z pierwszej ligi. Mieliśmy bardzo fajnie doświadczony zespół. Awansowaliśmy do ekstraklasy. No i co, ciężka praca i jakoś to jest. Trochę jak szczęścia. To się stało w takim razie, że wylądowałeś w Speednecie? Z tego co wiem, nie jesteś odpowiedzialny tylko za pierwszą drużynę, nie tylko grasz, ale również jesteś odpowiedzialny z Niko Dążalskim za tą drugą drużynę, tak? Tak, no z Nikiem dostaliśmy propozycję tu od prezesa Speednetu trenowania pracowników. Myślę, że jesteśmy jednym z dwóch teamów tak naprawdę, który jest naprawdę czysto amatorski. Nasza druga liga to jest zero jakiegokolwiek zawodostwa, zero jakiejkolwiek gry, kiedykolwiek w piłkę siatkową, czy w jakikolwiek sport. Zaczynamy tą przygodę od zera. Tak naprawdę zaczynamy z Nikiem wdrażać jakieś takie nawyki siatkarskie, troszkę tej gry, no i cieszymy się, że jakoś to wygląda, może jeszcze nie ma super wyników, no ale chłopacy zaczynają rozumieć, co chodzi w siatkówce, zaczynają się tym bawić, no i bardzo się cieszymy, że możemy to robić. Każdy z zawodników dokonał jakiegoś indywidualnego progresu na pewno, to widać gołym okiem. Jakbyś miał powiedzieć, czy któryś z zawodników tutaj, no nie wiem, siatkarskiej lidze Trójmiasta wpadł ci w oko na tyle, że można byłoby powiedzieć, że ma szansę gdzieś, no może nie na plus ligę, ale na tą pierwszą ligę siatkówki? To bardzo fajne pytanie. Bardzo fajnie gra cały Wolej, takich obserwuję od samego początku naszego pierwszego meczu. Mhm. Nie spodziewałem się, że chłopacy są tak zgrani ze sobą, mają taką fajną pakę. No i widać, że te doświadczenie tam ogranie boiskowe daje fajne rezultaty, bo chyba jeszcze nawet Steta nie spotkali, z tego co widziałem. Mhm. Nie skupialiśmy się tak naprawdę na indywidualnych, patrzyłem na swoją grę, nie miałem możliwości tam popatrzeć indywidualnie, ale naprawdę fajnie drużynowo to wygląda, więc za to ich mogę pochwalić. Jasne, jakiś cel na sezon, jeszcze kilka punktów na pewno urwiecie. Będziecie na pewno nie trudną drużyną, trudnym rywalem dla jednej z drużyn. Cieszymy się, że w końcu przełamaliśmy to i w końcu zaczniemy być stawiani jakoś tam w roli jakichś wygranych. Mhm. Cele? Nie, chyba raczej indywidualne, wiesz. Chcemy podnosić swój poziom, a to, co będzie się działo na boisku, chcemy, żeby była konsekwencja tego, co się dzieje na treningach naszej gry. Mamy się bawić siatkówką, cieszyć, robić postępy, a wynik to jest dla nas drugorzędna sprawa. Nie wiem, czy wiesz, ale na tę chwilę prowadzisz statystykę indywidualnej liczby punktów zdobytych w trakcie sezonu. No ale jakby nie patrzeć, można tego od ciebie wymagać, tak? No jednak jesteś chyba w zasadzie jedynym. Ja tak naprawdę nie wiem, czy jest ktoś jeszcze, kto miał zawodową przeszłość. Także tyle, no. No tak, cieszę się bardzo. Jestem trochę zajechany tym żargonem siatkarskim po dzisiejszym meczu. Już tak wziąłem ten ciężar gry tak naprawdę na siebie. Ale gratulacje dla wszystkich chłopaków. Naprawdę zrobiliśmy się kawał dobrej roboty. No i co? Ja mam nadzieję, że najwięcej punktów będę ciągnął do końca sezonu. Oby tak dalej. Dzięki, życzę powodzenia. Dzięki.